Granice bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo granic. Włodawa. 21 października 2022. Instytut de Republika. Moderator pierwszego panelu, profesor doktor habilitowany Dariusz Karczewski. Mam nadzieję, że i nasze wystąpienia przyniosą Państwu jakieś przemyślenia, refleksje, a może jakieś i pomysły. Drodzy Państwo, pierwszy panel w programie naszego spotkania jest w dużej części panelem historycznym. No ale przecież historia nie tylko ma pozwalać poznać i zinterpretować przeszłość, ale również pozwala nam opisać współczesność, a także ekstrapolować na przyszłość te doświadczenia i wiedzę, którą historycy potrafią ze źródeł wydobyć. I w takiej miniaturze, właśnie w tym pierwszym panelu po kolei, te wszystkie zadania będą reprezentowane. Na dobry początek poproszę pana majora doktora Artura Ochała z Archiwum Służby Granicznej w Szczecinie, aby nam przedstawił swój referat pod tytułem Zawłaszczanie pogranicza, zwalczanie sowieckiej dywersji i szpiegostwa przez Korpus Ochrony Pogranicza w latach jego funkcjonowania, czyli 1924-1939. W sferze moich zainteresowań badawczych od wielu, wielu lat pozostaje Korpus Ochrony Pogranicza. Major dr Artur Ochał, Straż Graniczna RP. Zawłaszczanie pogranicza, zwalczanie sowieckiej dywersji i szpiegostwa przez Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. A więc taka specjalna formacja wojskowa, która w 1924 roku została utworzona dla zabezpieczenia bezpieczeństwa kresom wschodnim II Rzeczpospolitej. Niewielu z Państwa chyba wie, że jej ostatni akt tej formacji zakończył się 83 lata temu na polach pod Wytycznem. 1 października 1939 roku ostatni dowódca generał Orlik Rickeman po stoczeniu zwycięskiej bitwy z Rosjanami wygrał tę bitwę, ale nie mógł zwyciężyć. Zdecydował o tym, że wyda ostatni i niezwykle trudny rozkaz o rozformowaniu swojej formacji i rozpuszczeniu żołnierzy po to, żeby ocalić ich życie. To jest ostatni akt, który się o to, że tak powiem, zakończył dzieje tej 15-letniej formacji, ale jej geneza zaczyna się w zasadzie w 1921 roku. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to, że zakończyliśmy wojnę, konflikt wojenny z Związkiem Radzieckim, a od 23 roku ze Związkiem Radzieckim, nigdy nie zakończył tętlącej się wojny na Kresach Wschodnich. Dlatego, że Rosjanie pomimo ratyfikacji traktatu ryskiego nigdy nie zarzucili swojego pomysłu przeniesienia płomienia rewolucji do krajów Europy Zachodniej. Świadczy o tym między innymi jeden taki programowy dokument, który w grudniu 1922 roku przyjęła międzynarodówka komunistyczna w Moskwie, że należy utworzyć jednolity front komunistyczny dla krajów Europy Zachodniej. Więc ten płomień rewolucji miał być przyniesiony. Oczywiście na drodze tego płomienia była Polska. Pierwszą barierą była granica, a więc tą granicę trzeba było w jakiś sposób z naszej strony ochronić, a z ich strony oczywiście zaatakować. Tak naprawdę ta bariera była trudna do ochrony. Bardzo trudny przebieg w terenie, teren trudny do ochrony ze względu na ukształtowanie terenu i bardzo trudny do jej przekraczania. Dlatego Rosjanie już od 1922 roku w bardzo aktywny sposób przeszli do działań dywersyjnych na tym pograniczu, gdyż chodziło im o to, żeby
wzbudzić przekonanie, że Polska sobie nie radzi. Nie radzi sobie z mniejszościami narodowymi, które tam mieszkają, czyli z Białorusinami i Ukraińcami. Podsycała ich nienawiść w stosunku do państwa polskiego, pokazując Europie, słuchajcie, te narody nie chcą być w państwie polskim. One chcą własnej wolności, a tą wolność gwarantujemy my, Związek Radziecki. Więc takie miało być pokazywanie tak naprawdę polskiej działalności na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Do tego oczywiście nagonka komunistycznej prasy, ale nie tylko prasy radzieckiej, prasy europejskiej, pokazująca Polskę jako źródło konfliktu w Europie. Dlaczego? Pokazywano, że zobaczcie, Polska cały czas toczy konflikt z Gdańskiem. Spiera się ze Słowakami o Jaworzynę. Cały czas ma konflikt nieuregulowany z Litwą. A więc to Polska jest zarzewiem konfliktu europejskiego. I ta nagonka europejska miała stwarzać takie wrażenie, że to nie my, Rosjanie, Związek Radziecki, którzy jesteśmy pokojowo nastawieni, tylko Polska tutaj może być przyczyną kolejnego konfliktu zbrojnego. To natężenie sowieckiej propagandy i w zasadzie dywersji, o której za chwilę będę mówił, zbiegła się w czasie z unormowaniem stosunków dyplomatycznych i wytyczeniem granicy polsko-radzieckiej. Ja przypomnę, że w lipcu 1923 roku Rada Ambasadorów, czyli najważniejsze jakby kolegium międzynarodowe, zatwierdziło przebieg granicy polsko-radzieckiej, czyli na odcinku z Polski ze Związkiem Radzieckim i z Ukraińską Republiką Socjalistyczną. Oczywiście to było nominalne państwo tak naprawdę, ale chodziło o to, żeby wzbudzić w Europejczykach przekonanie, że ta granica to jest tylko twór tymczasowy, że ona nie jest wytyczona na stałe, ale trzeba w jakikolwiek sposób będzie w przyszłości zmienić. To podsycanie antagonizmów wśród mniejszości narodowych, przede wszystkim wśród Ukraińców i wśród Białorusinów, miało doprowadzić według przekonania Związku Radzieckiego do irredenty, czyli powstania przeciwko państwu polskiemu, a praktycznie mogło to doprowadzić do rozpadu państwa polskiego. Więc to był plan zamierzony na kolejne lata. Intensyfikacja działań tej dywersji nastąpiła w 1923 roku i zbiegła się w czasie z przygotowaniami komunistów do rewolucji w Niemczech, czyli to są zajścia rewolucyjne w kraju Sary, w zagłębiu Rury, w rewolucji komunistycznej w Bułgarii, gdzie Rosjanie podżegnując te jakby konflikty wewnątrz tych państw, liczyły, że poprzez dywersję otworzą się brama przez polską granicę i będzie można przejść przez trup Polski i tą rewolucję przenieść do Europy Zachodniej. Co było celem dywersji? Dywersja miała przede wszystkim na celu wzbudzanie niepokojów na pograniczu. Nie chodziło o konkretne obiekty, chodziło o to, żeby siać terror. Grupy dywersyjne kierowane były przez oficerów przygotowanych przez sowiecki wywiad i prowadziły tak naprawdę czynny wywiad, o to było tak określane, ale ich celem nie były obiekty wojskowe, nie były obiekty militarne. Napadano polskie zaścianki, napadano polskie dwory, napadano mniejsze miejscowości, napadano tam Polaków, gdzie oni mieszkali. Zabierano im żywność, zabierano trzodę chlewną, dochodziło do morderstw i grabieży. Chodziło o sianie terroru tak naprawdę. Pokazywanie, że te kresy wschodnie nie są bezpieczne, że życie tam nie jest bezpieczne. Tak się zastanawiałem, jadąc tutaj do Wołdawy, jaki był cel tak naprawdę tej dywersji, do której została włączona ta ludność mieszkająca na pograniczu. Że tak naprawdę chodziło o jej zdemoralizowanie, pokazanie, słuchajcie, władza sowiecka jest na tyle dobra i fajna, że pozwala wam mordować i grabić Polaków. Dlaczego nie chcecie tej władzy mieć u siebie? Będziecie tak mogli żyć. Będziecie mogli grabić bogatszych i zabijać ich, dawać sobie. Także celem tej dywersji, tak jak powiedziałem, nie były obiekty wojskowe. Ta agresja sowiecka w postaci dywersji to jest 1922-1923, kiedy Polska była na tyle słaba, żeby obsadzić tą granicę w sposób skuteczny. Dlatego, że w 1922 roku Wojsko Polskie musiało zwolnić do rezerwy wszystkich tych, którzy zostali powołani do pełnienia służby wojskowej na czas wojny. Te roczniki po prostu już były zmęczone wojną. Musieliśmy je zwolnić do rezerwy. Więc w 1923 roku z konieczności
ochronę granicy przekazano policji państwowej. Bardzo słabym, słabo przygotowanym oddziałom policji, które zostały przerzucone tak naprawdę z innych zakątów Polski z rezerw. Powstała sieć bardzo słabych posterunków i strażnic policyjnych, gdzie tak naprawdę policja nie była przygotowana do pełnienia tej służby. To jest 1923 rok. A przeciwko kilkuosobowym placówkom występują czasami 170-osobowe i większe grupy dywersyjne kierowane przez oficerów sowieckiego wywiadu. Oczywiście zasielonymi przez miejscowych mieszkańców pogranicza, którzy zdani to pogranicze i którzy mogli wskazać dobre cele do złupienia. Takie apogeum to jest 1924 rok i w zasadzie trzy kolejne wydarzenia, które wstrząsnęły tak naprawdę poczuciem bezpieczeństwa Kresów Wschodnich. To są dwa napady na miasteczka. Stołbce, o którym myślę, że większość Państwa wie o tym, że taki napad miał miejsce, ale poprzedził go napad na inne miasteczko. Na miasteczko Wiszniew, to jest w dzisiejszym terenie Nowogródczyzny, małe miasteczko, kilkudziesięć tysięcy. Ono zostało zaatakowane w lipcu 1924 roku przez uzbrojoną grupę dywersyjną, która zadziałała w sposób wojskowy. Zaatakowała w nocy, obsadziła wszystkie drogi dojazdowe. Miasteczka chronił tylko i wyłącznie jeden policjant, który pełnił służbę na komisariacie. Dlaczego tak się stało, to teraz Państwu powiem. Ten policjant, ratując swoje życie, po prostu uciekł przez okno, widząc tą agresję. Miasto zostało otoczone i przez bodajże półtorej godziny rabowano w tym miasteczku dowoli. Mieszkańców, kupców, pozbawiano ich po prostu dorobku całego życia. Co ciekawe, jak się okazało, policjanci z tego miasteczka zostali podstępem wybawieni przez sędziego, który miał konotacje komunistyczne, do miasteczka sąsiedniego na przesłuchanie, po to, żeby ich nie było. Więc nie byli w stanie stawić się na wezwanie do walki i po prostu nie mogli chronić obywateli swojego miasteczka. Banda po obrabowaniu miasta, po półtorej godzinie, po zabowaniu poczty, po zabowaniu posterunku policji, załadowała cały dobytek i nie niepokojona ruszyła w stronę granicy polsko-sowieckiej. W pościg za tą bandą ruszył komendant powiatowy z Wołożyna, który miał pięciu policjantów i sam na czele. Duża odwaga, słuchajcie, przeciwko kilkudziesięciu osobom, ale niestety nie spodziewali się zasadzki. Rosjanie, dobrze przygotowani, wiedzieli, że będą ścigani. Podczas zasadzki zginął dowódca, komendant powiatowy policji z Wołożyna, który jechał bryczką, ogień skoncentrował się na nim, zginął na miejscu, wszyscy policjanci się rozproszyli. Cała grupa dywersyjna przekroczyła niepokojona granicę wschodnią. Pierwszy napad. Dwa tygodnie później zostaje opanowane miasteczko powiatowe Stołbce. 16 osób stawia walkę przeciwko 70-osobowej grupie dywersyjnej. Ta sama metoda działania. Otoczenie miasta, zablokowanie głównych dróg dojazdowych, odcięcie miasteczka łączności i grabież. Grabież wszystkiego, co się da. W walce ginie kolejnych 6 policjantów, jeden urzędnik starostwa. Tak samo jak poprzedniej napadzie sowieccy dywersanci biorą łupy na furmanki i niepokojeni wjeżdżają na teren Związku Radzieckiego. Więc ewidentnie wiadomo, że za tym wszystkim stoi sowiecki wywiad, który chroni tych dywersantów na własnym terenie, dając im możliwość wypoczynku i przygotowania kolejnych napadów. Lipiec i sierpień, jak już mówiłem Państwu, to jest moment, kiedy państwo polskie wie już o tym, że nie da sobie rady w sposób normalny do opanowania tej sytuacji, więc musi podjąć kategoryczne kroki, bo skierowanie wojska, doraźne skierowanie wojska do działań przeciwko dywersantom nie daje skutku. Dlatego, że wojsko ma swoje inne zasady. Musi prowadzić ćwiczenia żołnierzy, musi odbywać szkolenia koszarowe, więc może tylko na jakiś czas prowadzić działania asystencyjne, później musi wrócić do koszar. Więc powstaje pomysł wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ale ten stan wyjątkowy
nic by nie dawał, bo nie byłoby tam sił, które mogłyby opanować to pogranicze. Więc w sierpniu 1924 roku Rada Ministrów pod kierunkiem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podejmuje decyzję, że trzeba otworzyć specjalną formację wojskową, która bezwzględnie musi zapanować na sytuację na Kresach Wschodnich. W ten sposób dochodzi do powstania Korpusu Ochrony Pogranicza. I już w momencie, kiedy zapadła decyzja, kiedy już ten korpus będzie tworzony, czyli we wrześniu 1924 roku, dochodzi do jeszcze jednego spektakularnego i najbardziej upokarzającego incydentu na pograniczu wschodnim. Do napadu na pociąg pod Łnińcem. Rzecz bez precedensu. Ponad 100-osobowa grupa dywersantów minuje tory, przegradza torowisko, dywersanci ubrani w polskie mundury zatrzymują pociąg osobowy, którym podróżuje wojewoda polski Stanisław Dodnarowicz, komendant wojewódzki polski Stanisław Mięsowicz, biskup Łoziński. Walkę podejmuje w całym pociągu tylko jeden policjant i jeden kupiec, których chronił prawdopodobnie własne pieniądze. W pociągu 20 oficerów policji, 20 wojskowych, którzy nie podejmują walki. Bardzo nietypowa sytuacja. Pociąg zostaje ograbiony, wszyscy podróżni zostają pozbawieni kosztowności, pozbawieni tego swojego dobytku, zrabowany pociąg pocztowy. I żeby jeszcze upokorzyć podróżnych, wojewoda Dodnarowicz i komendant wojewódzki zostają rozebrani do bielizny, zostawieni tylko biskupa. Na szczęście nikt nie rozebrał, bo to mogłoby się brzydko, że tak powiem, kojarzyć. Ale jeszcze jedno upokorzenie. Dowódca sowieckiego oddziału dywersyjnego robi pokwitowanie na to, co zabrał w pociągu. Pokazuje, to my mamy władzę na tym pograniczu. To my tutaj decydujemy o tym, kto może podróżować. To jest największe upokorzenie tak naprawdę tego 1924 roku. Dlatego, gdy korpus wszedł na ochronę granicy, to jest listopad 1924 roku, z rozkazu pierwszego dowódcy, generała Henryka Minkiewicza, wydał on kategoryczny rozkaz bezwzględnej fizycznej eliminacji każdego dywersanta schwytanego na pograniczu. A więc nie sądzenie, nie przesłuchania, tylko bezwzględna eliminacja. Niezwykle drastyczna metoda, ale po to, żeby po pierwsze zlikwidować grupy dywersyjne, po drugie odstraszyć innych, którzy sprzyjali tak naprawdę. Dlatego, że kto był członkiem grup dywersyjnych? Oczywiście kadra to wywiadowcy sowieccy i oficerowie rezerwy, którzy byli przeszkoleni w kierowaniu dywersją. Ale kadrę, tą niższą, stanowili miejscowi ludzie z pogranicza, którzy widzieli w ten sposób łatwy zarobek, dlatego że uczestnictwo w bandzie dawało im po prostu nieograniczone możliwości do grabieży. I to pod patronatem służb sowieckich. Sytuacja o tyle była skomplikowana, że te lata powojenne to jest czas, kiedy na pograniczu wschodnim mieszkają byli zdemobilizowani żołnierze z armii generała Błachowicza. To są głównie Białorusini, którzy po prostu mieszkają tam, ale nie mają źródła dochodów. Nie mają miejsca, gdzie mogą pracować. Mieszkają także uciekinierzy ze Związku Radzieckiego, którzy także nie mają statusu prawnego. Część z nich czeka na polskie obywatelstwo, część nie ma żadnego obywatelstwa, są bezpaństwowcy. Nie mając żadnego źródła utrzymania, szukają łatwej możliwości wzbogacenia się. Tą możliwość daje im działalność w grupach dywersyjnych. Więc tak naprawdę to ta dywersja miała na celu demoralizowanie tej ludności i jakby sprzyjała działalności państwa sowieckiego na pograniczu. Historycy, którzy badali to zagadnienie, wskazują, że w okresie od 1921 roku, czyli od momentu, kiedy ratyfikowaliśmy traktat ryski stanowiący o pokoju ze Związkiem Radzieckim, aż do lipca 1924 roku na pograniczu miały miejsce 259 incydentów i napadów o charakterze dywersyjnym inspirowanym przez wywiad sowiecki. Tylko w listopadzie i grudniu 1924 roku Korpus Ochrony Pogranicza dokonał likwidacji około 200 takich napadów i incydentów granicznych, tak? Których celem miały być przede wszystkim miejscowości pograniczne. W krótkim okresie czasu tak naprawdę następuje
wygaszenie działalności dywersyjnej przede wszystkim przez skuteczną działalność Korpusu Pogranicza, ale także przez skuteczne inne narzędzia. Dlatego, że od 1922 roku państwo polskie wprowadziło na terenach wschodnich działalność sądów doraźnych, czyli skrócenie postępowań sądowych, skrócenie materiału dowodowego, tak naprawdę bezwzględna decyzja tu i teraz, nie rozciąganie rozprawy sądowej na dłuższy etap i tak naprawdę bardzo wysokie wyroki śmierci, łącznie z karą śmierci. W okresie 1923 roku sądy doraźne na terenach wschodnich wydały 58 wyroków śmierci. Za sam udział tylko i wyłącznie w działalności grupy dywersyjnej skazywano na od 8 do 10 lat. Bardzo drastyczne kary, ale one miały przede wszystkim odstraszać ludzi, ludność pogranicza do udziału i popierania i wspierania grup dywersyjnych. Tak? To jest jedna z rzeczy, która zadziałała. Trzecią rzeczą to jest to, że sami komuniści w Rosji stwierdzili, że jednak ta rewolucja w Niemczech i w Bułgarii niestety nie przyniesie im skutku i tak naprawdę zaczęła się z tego pomysłu wycofywać, ale to jest tylko kwestia czasowego tak naprawdę zawieszenia działań dywersyjnych. Te działania dywersyjne tak naprawdę trwały do 1926 roku i część tych dywersantów została wycofana. Takim momentem uznawanym za koniec takiej dywersji otwartej to jest wycofanie dwóch oddziałów Wałbrzasowa i Orłowskiego, którzy zostali wycofani, tam zostali zdemobilizowani. No i wydawałoby się, że bohaterowie Związku Radzieckiego powinni zostać nagrodzeni za swoją działalność. Nic bardziej mylnego. Zostali represjonowani. Większość z nich trafiła do obozów karnych na Kołymie. Tam po prostu bano się ich dywersyjnego doświadczenia, że to mogą przenieść na własne terytorium. Większość z nich była po prostu represjonowana. Co ciekawe, uczestnicy tych grup dywersyjnych byli wypychani przez Związek Radziecki do Polski, żeby się w Polsce w tłumie zgubili, żeby się zakamuflowali na przyszłość. Siedźcie w Polsce. I też nam się wydaje, że tak naprawdę ten Związek Radziecki to miał być rajem dla komunistów i większość polskich komunistów tak uważała, że w sytuacji zagrożenia jakiegokolwiek w Polsce będzie mogła przecież uciec do Związku Radzieckiego i tam czekać lepszych czasów tak naprawdę, nic bardziej mylnego. Każdy komunista, który nie miał wyroku skazującego na karę śmierci w Polsce, był przez Rosjan wypychany z powrotem. Więc wielu polskich komunistów wolało się ukrywać na terenie Związku Radzieckiego, nigdy nie przyznawać się do przynależności do komunistów polskich, po to, żeby przetrwać tak naprawdę. Etap dywersji otwartej w zasadzie to jest koniec 1926 roku, ale takim ostatnim epizodem tych działań dywersyjnych jest taki incydent na napad na polski autobus pod Sieniawką. Zupełnie przypadkowo w tym autobusie jechał polski oficer Korpusu Ochrony Pogranicza, który wracał z urlopu. W środku przejazdu przez las, koło Sieniawki, zagrodzona droga, przez sanie, kierowca zwalnia autobusu, dostaje śmiertelny postrzał, wtedy zaczyna się napad. Pięciu agresorów zaczyna ostrzeliwać autobus, licząc na łatwe wzbogacenie się. Jedyny uzbrojony oficer korpusu daje odstrzał, chroni jakby tych podróżnych, sam ponosi ciężkie rany, jest ranny w twarz, zaczyna się ostrzeliwać. W tej walce wiadomo, że zginie herszt tej bandy. Pozostali, widząc nieskuteczność swojego ataku, zaczynają się wycofywać. Pomimo siarczystego mrozu, ten oficer przez kilkadziesiąt kilometrów biegnie po pomoc do własnych koszar. Na szczęście ta pomoc nadchodzi dzięki szybkiej interwencji, dzięki jego w zasadzie wezwaniu o pomoc. Udaje się otoczyć te wioski, z których ci dywersanci pochodzą i wszystkich udaje się wyłapać. Ale to są pozostałości po tej dywersji wcześniejszej. Wszyscy ci czterej napastnicy brali udział we wcześniejszej dywersji. Czyli zdemoralizowano ich na taki sposób, że z działalności antypolskiej przeszli na zwykły pospolity rabunek. Oczywiście wyroki kary śmierci za napad na autobus, za zabicie polskiego urzędnika, jakim był kierowca autobusu, za napad na oficera.
ale no, dla samego polskiego oficera niestety też się to tragicznie kończy, dlatego że porucznik Śledziński, który odniósł bardzo poważne rany w tym zdarzeniu, z upływu krwi zapada na gruźlicę, w konsekwencji po 2 latach umiera. Umiera młody człowiek bez rodziny, który całe swoje życie poświęcił Polsce, wcześniej walczył w Legionach, później na ochotnika zgłosił się do Korpusu Ochrony Pogranicza. Mówię Państwu to nieprzypadkowo, dlatego że to jest w polskiej historii postać, która po raz pierwszy w historii służb granicznych została odznaczona medalem za dzielność. Za dzielność, która została ustanowiona właśnie po jego śmierci i on jako pierwszy został uhonorowany za odwagę ochrony granicy państwowej. Pokłosiem tak naprawdę dywersji oczywiście było szpiegostwo. Szpiegostwo na pograniczu, czyli coś naturalnego. Jeżeli dwa wrogie sobie państwa sąsiadują ze sobą, to wiadomo, że oba będą wzajemnie się szpiegować. Oba też państwa muszą mieć silny kontrwywiad. Ten kontrwywiad na pograniczu był stanowiony przez właśnie wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza, który już od 25 roku starał się rozpracowywać na pograniczu przede wszystkim byłych dywersantów po to, żeby obserwować ich i sprawdzać, czy nie wznawiają swojej aktywności przeciwko państwu polskiego. Wiadomo było, że wielu z nich ma zachowanych broń. Oczywiście nie można było im tego udowodnić, ale byli poddawani obserwacji. Nie wszędzie było to możliwe, dlatego że pamiętajmy o tym, że pogranicze polsko-radzieckie w wielu wypadkach, w wielu wioskach było mocno spokrewnione ze sobą. To są rodziny, które są bardzo silnie ze sobą powiązane i w wielu tak naprawdę małych zaściankach czy małych wioskach nie można było wprowadzić polskiej agentury. Nie było nikogo do pozyskania tak naprawdę, więc było takich wiele enklaw, które były, wiadomo, że są wrogo nastawione w stosunku do Polski, natomiast nie można było ich w jakikolwiek sposób kontrolować. Bardzo często prowadzono analizę jakby związków pomiędzy tym szpiegostwem a działalnością komunistyczną. I jest taka statystyka, którą opracowałem na podstawie dokumentów archiwalnych oficerów wywiadowczych Korpusu Ochrony Pogranicza z odcinka Poleskiego tylko i wyłącznie, bo z tego odcinka się zachował, że 43% afer szpiegowskich wykrytych przez kontrwywiad Korpusu Ochrony Pogranicza miał konotacje komunistyczne. Bo komuniści, którzy działali w strukturach 3 w zasadzie ugrupowań politycznych, jaki była Komunistyczna Partia Zachodnia Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i Komunistyczna Partia Polski, zawsze byli zapleczem działalności szpiegowskiej dla Związku Radzieckiego. Czy to w formie nacisku, czy to w formie płatnej, ale zawsze byli zapleczem dla komunistów. Więc wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza traktował każdego komunistę jak prawdopodobnego szpiega. Oczywiście nie każdy szpieg był komunistą, musimy o tym pamiętać, ale część była po prostu płatna albo została do tego zmuszona. Oczywiście można by Państwu tutaj mówić o wielu takich aferach szpiegowskich rozpracowywanych na pograniczu. Ja chciałem Państwu powiedzieć o takiej jednej aferze, która jest bardzo charakterystyczna dla działania takiego wywiadu granicznego, który czasami nie ma za zadanie zdobycia ważnych materiałów wywiadowczych, powiedzmy o stacjonowaniu jednostek wojskowych czy o wielkich tajemnicach wojskowych, ale ma na celu demoralizowanie mieszkańców na pograniczu. Bardzo błaha taka, by powiedzieć można, afera z udziałem 21-letniej dziewczyny i jej narzeczonego, który był podoficerem w Korpusie Ochrony Pogranicza. Ta dziewczyna, która mieszkała w przygranicznej wiosce, została przywołana przez granicę przez sowieckiego pogranicznika, który mówi: słuchaj, nie chciałabyś zarobić? Ona mówi: no, 21-letnia dziewczyna, która ma swoje własne potrzeby, która chciałaby coś przed narzeczonym pokazać. Mówi: no, chciałabym, to przyjdź jutro w to miejsce o tej samej godzinie. Nic od niej nie wymagano, zupełnie nic. Przyszła następnego dnia, dostała dolara. Za to tylko, że przyszła. Dostała dolara za nic. No to przyszła następny raz. Następne spotkanie, mówi: to słuchaj, jeszcze jakbyś przyszła do nas na strażnicę, to my ci powiemy, co mogłabyś jeszcze bardziej nam, dla nas przynieść. No, no poszła na strażnicę sowiecką, tam się okazało, że musi podpisać jakiś dokument. Mówi: słuchaj, dostaniesz 5 dolarów, jak się tylko przejdziesz po wiosce i spiszesz nazwiska z domów, gdzie mieszkają polscy osadnicy wojskowi. No nic trudnego tak naprawdę, żadna tajemnica wojskowa, przecież to wszyscy wiedzą. Tak? Żadna skuteczna, że tak powiem, działalność wywiadowcza. Ale ona wiedziała o tym, że te 5 dolarów to jest bardzo łatwo zarobione pieniądze.
Ale oni wiedzieli o tym, że zawsze jak mogą przyjść do niej, to takie proste zadanie demoralizujące tak naprawdę tą dziewczynę może być skuteczne. Kolejne zadanie to wskazanie osób, które mają sympatie na przykład komunistyczne. Kolejne zadanie to nasłuchiwanie, co jej narzeczony mówi o wojsku. Kolejne zadanie to przynieść czasopismo wojskowe, które prenumeruje jej narzeczony podoficer. Z małego, drobnego szczegółu robi się afera szpiegowska o takim mocno demoralizującym charakterze. Oczywiście nie mówimy tu o wielkich działaniach szpiegów, o jak z Bonda czy tego, tylko takie proste rzeczy, które miały przede wszystkim na pograniczu stworzyć dla Rosjan bazę do przyszłych działań wojennych. Ja myślę, że tak byśmy patrzyli dzisiaj z punktu widzenia tej historii, czyli tego pogranicza drugowojennego pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, widać wiele symptomów czegoś, co moglibyśmy nazwać taką wojną hybrydową, prowadzoną na wielu płaszczyznach. Dlatego, że po pierwsze musimy jakby mieć przyczółki na terenie państwa sąsiedniego, w tym wypadku na terenie Polski, po to, żeby kiedyś je wykorzystać, ale po to, żeby stworzyć taką sympatię do nas, jako do państwa sowieckiego. Niestety ta sympatia do państwa sowieckiego uruchomiła się w 1939 roku. Tak? Musimy pamiętać, że ten 17 września w wielu przygranicznych miejscowościach białoruskich i ukraińskich był bardzo tragiczny dla żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, że wielu z nich dojdzie do wystąpień przeciwko państwu polskiemu. Wielu żołnierzy zginie z rąk bojówek komunistycznych, że także narodowych, nacjonalistycznych ukraińskich. I że tak naprawdę to jest początek jakby sięgający lat 20. właśnie po okresie zakończonej wojny polsko-bolszewickiej. Oczywiście mógłbym Państwu tutaj mówić, ale myślę, że na tym poprzestanę. Oczywiście odsyłam do artykułu, który mam nadzieję, że powstanie. A muszę Państwu zdradzić, nie wiem, czy zdążę na czas, dlatego że wiem, że w grudniu tego roku będę jechał na delegowanie na odcinek Podlaski granicy, tam z czeskiej granicy, także zobaczymy, może się uda w międzyczasie go napisać. Dziękuję Państwu za uwagę. Moderator pierwszego panelu, profesor doktor habilitowany Dariusz Karczewski. Sądzę, panie majorze, że nie tylko może pan odesłać do przyszłego artykułu, ale i do swoich wcześniejszych publikacji. www.iderepublika.pl